Jesteśmy na meczu z Evertonem. A to skład: Pino, Taylor, Heinz, Rekik, Byram, Villa, Ebeci, Lukaku, Lopez, Traore i wraca po kontuzji Yusuf Poulsen. Miejmy nadzieję, że zaprezentuje się bardzo dobrze w tym meczu. I miejmy nadzieję, że zdobędziemy kolejne 3 punkty w tym spotkaniu. Za chęć. No i ciśnijcie, panowie, no co tu więcej mówić. Everton jest drużyną, którą już w Polsce Ebecilo Lopez i 1-0. Czwarta minuta meczu, Rony Lopez wyprowadza nas na prowadzenie. Chelsea wygrywa z Aston Villą. To też jest dobry rezultat dla nas. Rekik, Traore. No ale Traore co zrobił? Kupę. Becilo, Lopez, Kakuta. No Kakuta, Gal. Świetnie wszedł i Traore wykańcza akcję. Jest 2-0. Jest dobrze, jest dobrze. Arsenal kontuzja Babicia. No jakby tak Bournemouth wygrało z Arsenalem. Fajnie by było. Jest akcja zespołu Evertonu. Poprzeczka ratuje naszego bramkarza. Aston Villa remisuje z Chelsea Londyn. To też jest dobry rezultat dla nas. No, ale to jest zły rezultat, jeśli Arsenal prowadzi z Bournemouth. My prowadzimy z Evertonem. Jestem bardzo zadowolony z rozwoju. Oby tak dalej. Rozpoczynamy drugą połówkę tego spotkania. Od razu na wstępie. Zażądajmy więcej od naszych zawodników. Traore, Villa. No i Rekik. Traore, Lopez, Yusuf Poulsen, Traore, Becillo, Kakuta. Ej, Yusuf Poulsen strzela bramkę na 3-0 po rozpoczęciu akcji w drugiej połowie spotkania. Chelsea też prowadzi. Z Aston Villą 2-1. Ten rezultat dobry byłby wtedy, kiedy Arsenal by remisował lub przegrywał. W tym momencie to jest bez znaczenia. Leicester City wygrywa z Reading 3-0, czyli Reading już spada. Sunderland i Hull walczą z Wolves. No i akcja naszego zespołu Kakuta, Babić, Byram, Marek, Dia, Roland i Pino broni. Jeszcze im krzyknę, pokażcie więcej zaangażowania, niech cisną. Traore, Yusuf Poulsen, Traore, Lopez. Yusuf Poulsen, zamieszanie w polu karnym, niestety obrońcy wybijają, ale utrzymujemy się przy piłce. Marek, Zonta, nie, Zaha, Balić, rzut rożny dla Evertonu, Balić, Marek, i nie zauważyłem tego nazwiska, tego zawodnika, no trudno. Jest akcja kolejna zespołu Evertonu, ale nie wykorzystano. Rzut rożny dla nas, Kakuta. Taylor, Kakuta. Rzutka, Yusuf Poulsen i bramkarz broni i nadal jesteśmy przy piłce. Taylor. No i koniec akcji, 13-13 w strzałach po 5 celnych. I raczej koniec spotkania, które wygrywamy 3-0. Dobra robota, panowie.
No i to mi się podoba. 3 do 0. No i zapraszam Was na kolejny mecz. Tym razem w domu z Chelsea. No i jesteśmy na meczu z Chelsea w domu. Oto skład. Pino, Taylor, Heinz, Rekik, Byram, Villa, Ebe, Chilo, Kakuta, Lopez, Traore i Paulsen. Zgłaszamy zespół na to spotkanie. Oczywiście my już nie mamy szans na mistrzostwo. Możemy tylko jedynie powalczyć o Ligę Mistrzów, o fazę grupową, żeby nie grać w eliminacjach. Od razu zachęćmy nasz zespół. Tym bardziej, że Arsenal gra u siebie z West Hamem. No i raczej wygra. Jest akcja naszego zespołu już w Polsce, ale Courtois na posterunku. Zażądajmy więcej od naszego zespołu. City gra z Sunderlandem, no to też jakoś nie widzi mi się, żeby City przegrało ten mecz. Pawełka, kontuzja w Leicester City. Jest akcja naszego zespołu. Byram, świetnie. I Lopez pakuje piłkę do bramki. Nie, Christiansen samobójczą bramkę strzela sobie. Jest dobrze. Mamy 3 punkty kolejne. Utrzymujemy trzecią lokatę, co jest ważne. Leicester City prowadzi z zespołem. Nie graliście tak więcej, ale stać was zespołem Reading chyba. Tego co kojarzę, zaraz zobaczymy zresztą, co tam się rozwija. Najważniejsze, że my prowadzimy. Jak widzicie, co z tego, że drugi mecz wygrywamy z Chelsea, jak ostateczna rozgrywka to są bramki na początku, a nie mecze pomiędzy sobą. Czyli ja już byłem zdecydowany, nawet jak Arsenal by przegrał dwa spotkania, no to ja raczej 12 bramek nie strzelę w tych dwóch spotkaniach. Tak, Leicester City z Aston Villą. Przepraszam, z Aston Villą. Malcolm wchodzi. A wiemy, co on potrafi zrobić na boisku. Jan Villa dostaje żółtą kartkę, ale to nic. No to jest koniec sezonu. Czy dzięki temu rezultatowi będziemy mogli powalczyć o trzecie miejsce, czyli o fazę grupową Ligi Mistrzów od razu. Taylor, Becillo, Kakuta, Lopez, Yusuf Poulsen. Aj, szkoda, że nie trafiliśmy. I kontra zespołu Chelsea. Na szczęście wybijamy piłkę. Zażądajmy więcej od naszych zawodników. Najważniejsze, żeby wygrać to spotkanie. Dowieźcie ten rezultat, bo i tak Arsenal w tym momencie jest już mistrzem. I koniec spotkania, wygrywamy 1 do 0. Bardzo mi się to podoba. Wygraliście przynajmniej na koniec sezonu, coś gracie. Pod koniec sezonu, no tragedia, dużo remisów. Te remisy, te głównie remisy, czyli Aston Villa, Wolves, Southampton i Swansea, przekreśliły naszą szansę na mistrzostwo. A ja zapraszam Was na ostatni mecz tego odcinka z Leicester. Jesteśmy na ostatnim meczu tego odcinka i tego sezonu z Leicester City. A oto skład: Pino, Taylor, Heinz, Rekik, Byram, Adrien, Mouffat, Kakuta, Lopez, Traore i Poulsen. I zgłaszamy zespół na to spotkanie. Tak jest. Miejmy nadzieję, że tu też zdobędziemy 3 punkty.
To by było dla nas bardzo dobre. I rozpoczynamy mecz z Leicester City. Zakończmy od razu naszych zawodników. Arsenal gra z Sunderlandem. O, jak widać, Sunderland wychodzi ze strefy spadkowej. Wolves, Hull i Reading spada w tym momencie. A Manchester United właśnie z Wolves wygrywa, więc to już jest pewne, kto spada. A my walczymy. Walczymy z zespołem Leicester City o 3 punkty. Jest akcja naszego zespołu, Mouvo Traore i poprzeczka ratuje bramkarza Leicester City. Z jednego roku na drugi rzuty rożne Byram, Taylor i akcja Leicester City, Origi. Milik tam gra, zapomniałem. Reading wygrywa z Bournemouth, ale to też już jest mecz bez znaczenia, ponieważ Reading spada z ligi. Tak samo Hull City. Lopez, Yusuf Poulsen, Mouvot. Aj, szkoda. Traore, Lopez, Yusuf Poulsen. Świetnie, i Lopez strzela bramkę na 1-0 w 29 minucie meczu. Tym oto sposobem Leeds awansuje na drugą pozycję w lidze. No to już jest coś, jakieś osiągnięcie. Adrien, Traore, Lopez. Lopez do Traore. Oj, mogło być 2-0. Adrien pędzi do piłki. Jest akcja, ale jest akcja zespołu Leicester City. Origi i Pino broni. Byram, Adrien, Byram, Mouvot. Świetnie. Aj, tam obrońcy świetnie interweniują. Milik, myślałem, że dopadnie do piłki, ale Pino był szybszy. Adrien, Lopez, Mouvot, Kakuta. Kakuta schodzi. Adrien, Lopez, Byram, wrzuć. Wrzucił i Yusuf Poulsen 2-0. 34 minuta meczu. To jest niezawodny nasz napastnik. Ale postanowiłem, że Ezekiel Pons pożegna się z naszą drużyną w tym sezonie. Znaczy w tym okienku letnim. Nic nie strzelił w ostatnich meczach, w których grał, kiedy Yusuf Poulsen był kontuzjowany. Niestety ja takiego zawodnika nie będę trzymał w składzie. Tak samo też no Gael Kakuta będzie grał. Miałem się go pozbyć, ale będzie grał, ponieważ on robi różnicę. Będzie słabiej grał, sprzeda się go w zimowym oknie. Po prostu. Dobra, bądź. Wejdziesz. Jak strzelisz bramkę, to zostajesz. Jeśli nie strzelisz, wypierdzielasz. Ponieważ Yusuf Poulsen doznał kontuzji. Norwich City 2-2. Rezultat City też mi się bardzo podoba. No i na razie jest 2-0. Ten rezultat daje nam drugą pozycję w lidze. Chelsea remisuje z Southampton. To też jest bardzo dobra wiadomość. Manchester United wygrywa z Wolves, czyli już jest pewne, że Wolves, Hull i Reading spadają z ligi. Jest akcja Leicester City, Mahrez i jest bramka. Jest 2-1 dla zespołu Leeds. Sunderland wygrywa z Arsenalem. I jest akcja Leicester City, ale Pino na posterunku. Kakuta. Heinz. Kakuta. Świetnie. Lopez. Pons. 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 Nie, Pons wypierdzielasz, nawet jak strzelisz bramkę. Nic nie grasz. Zero. Pons. Karim Rekik fauluje. Czy będzie czerwona kartka? Nie. Tylko upomnienie. Jest akcja. I to raczej
ostatnia akcja tego meczu. Tak jest, wygrywamy 2 do 1 i zajmujemy drugą pozycję w lidze. Niestety tylko drugą, albo aż drugą. No i podsumujmy na początku odcinek, jakie wyniki padały, a później podsumujmy cały ten. A wyniki jakie padały? A nie mogę ten, bo skończyliśmy sezon. Nie wiem dlaczego się tak robi mi kalendarz. No nie, dobra. Rozgrywki podsumujmy. Fazy. O, tak. No i tak, Arsenal Londyn został mistrzem. My jesteśmy w Pucharze Mistrzów, zajmujemy drugie miejsce. Tak, 23 wygrane, mieliśmy 10 remisów, 5 porażek. Najmniej porażek w lidze. Niestety remisy dały nam w kość. 36, co to jest, stracone gole, 36 straconych goli, 69 zdobytych bramek. Różnica 33,79 punktów. Zapowiedź sezonu. Jaka była, że Leeds 8 miejsce zajmie. No to spoko. Jeszcze tak, rozgrywki chciałbym. I chciałbym statystyki zespołu widzieć. O, jest. To tak. Bramki najwięcej Arsenal, później Chelsea, później my, Tottenham City, no i tyle. Bramki z rożnych, tylko dwie my zdobyliśmy. No to trochę kiepsko, ale tak. Mecze bez porażki 12, najwięcej Leeds miało. Mecze bez zwycięstw najwięcej Hull City. Mecze bez straty bramki Manchester United 2. Zespół szczegółowo. No to tak. Średnie posiadanie piłki. Leeds na 11 miejscu dopiero. Rzuty karne. Leeds najwięcej rzutów karnych. Wygrane górne piłki. Leeds na 4 miejscu. Skuteczność zagrania głową na mecz. Leeds 7 miejsce. Żółte kartki. Chelsea pierwsze, Leeds drugie. Czerwone kartki. Sunderland 6, Leeds 1 i 7 pierwsze miejsce ex aequo z innymi drużynami. Piłkarz ogólnie. Średnia ocena. Najwyższą ocenę miał Nelson Semedo z Manchesteru City. Gracz meczu. Stoke, Alan Young 10 razy i William Lacroix 10 razy. Żółte kartki. Jan Mwila 20 żółtych kartek. I czerwone kartki. Tyrell Blackett Sunderlandu 2. Piłkarz szczegółowo. O, jest. Najwięcej występów. Kto miał, no to nie. Wygrane mecze. Iver Fossum 24. 25 meczów wygranych i Fekir. Porażki, żółte kartki. No to wiadomo, Jan Villa na czołówce, czerwone kartki. To też wiemy, gracz meczu. Pokonana odległość. Robert Firmino z Sunderlandu. A sobie go zobaczę, co to za zawodnik. No, chciałbym go. Roberto Firmino. Przebiega aż 512 km przez ten sezon. Oczywiście 38 występów. Czy jest zawodnik, który przebiegł od nas dużo? Tak, jest Charlie Taylor. 38 też występów. Przebiegł 495 km. Następnym zawodnikiem naszym jest na 10 pozycji Kyle Ebecillo. 37 występów, 471 km. Pokonana odległość w 90 minut. No to Najwięcej pokonał Ryan Fraser z Burmów, 14,5 km, a od nas najwięcej Gael Kakuta, 14,04 km. Średnia ocena, no to wiadomo, Nelson Semeda największa. Nasz zawodnik to Kyle Ebecillo, 7,67 i Rony Lopez, 7,62. Bramki.
Yusuf Poulsen 17, a z Leicester Divock Origi 18 bramek, średnia minut na bramkę. Pierwsze miejsce Yusuf Poulsen Leeds 146 minut na bramkę potrzebował w 30 występach. Celne strzały. Gareth Matthews, Manchester United 62%, Rony Lopez 58% od nas. Bramki zdobyte. To oczywiście Arsenal górą 71, i tak dalej. Charlie Taylor 69, Sergio Pino 69. Czyli chodzi o bramki zdobyte w meczach. Rzuty karne. Oczywiście tu faworytem był Gael Kakuta 4 na 4, 100% szans. Asysty. Raheem Sterling 14 asyst, czyli pierwszy. A od nas, kurde, nie ma nikogo? Czy ślepy jestem? U nas nikt nie asystował, na to wychodzi. Jest Bernard Traoré z Leeds, 7 asyst. No to nieźle. Kluczowe podania. No to Nelson Semedo, pierwsze miejsce, 214 kluczowych podań. Od nas najlepszy jest Rony Lopez, 191. Celność podań. William Carvalho z Manchesteru City, 85%. Od nas jest ktoś, kto ma celność podań jakąś. Nie ma nikogo. Czyli u nas nie ma celności podań, na to wychodzi. Procent celności podań. Stephen Jabłuk z Wolvesu 29%. Od nas nie ma nikogo. Dribbling match Ivan Cavaleiro. Manchester City 27-7-0-7. Dribbling, czyli pięknie. Od nas nie ma nikogo. Spalony. Yusuf Poulsen, najbardziej spalony zawodnik w lidze angielskiej. 85 razy łapany na spalonego. Bramki stracone, no to Mesut Özil jest w czołówce. Ślizgi na mecz. O. Kim In-jin-su, Swansea 27-89. Czy od nas jest ktoś? Tak jest, Sambiram 6-24. Zawinione bramki. No to Lukas Orban z Wolves 6 aż zawinił razy. A od nas Sambiram 3 razy. Błędy. Hull City Jozo Simunowicz 95 błędów. A od nas Charlie Taylor też 95, czyli egzekwo na pierwszym miejscu. Kluczowe wślizgi. Z Reading Brendan Galloway 47 kluczowych ślizgów, a od nas jest Karim Rekik 37. Kluczowe zagrania głową. No to Haliozo Simunowicz 154 aż kluczowych podań głową, a od nas Dominik Heinz 108 razy. Przechwyty. No to Jozo Simunowicz 562 przechwyty, od nas Dominik Heinz i Karim Rekik 507 i 501. Procent wygranych pojedynków główkowych. Kurt Zuma z Chelsea 90% aż miał wygranych pojedynków. No i teraz bramkarze. Thibaut Courtois. Najmniej straconych bramek 22. Sergio Pino 36 stracił. Czyste konta. No to Thibaut Courtois 21 czystych kont. No to sporo. Później był DHA 20. A Sergio Pino 15 razy czyste konto. Obronione strzały. West Wuthering Heights, Leicester City. 99 obronionych strzałów. Na drugim miejscu Sergio Pino 89. No i ostatnia statystyka. Sparowane strzały, czyli Dani Sostres z Bournemouth 75 sparowanych strzałów. Sergio Pino ma 68. No to by było tyle ze statystyk. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejny sezon. Może w następnym sezonie coś osiągniemy, będziemy mieli większy budżet, kupimy, zrobimy transfery i będzie zarąbiście. Ja zapraszam Was na kolejny odcinek, na kolejny sezon i do zobaczenia. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, łapkujcie i tak dalej. I czekajcie na kolejny sezon. Do zobaczenia. Hej!